akcja drużyny Ruchu Radzionków. Rafał Jarosz dobiega do piłki, coraz bliżej pola karnego. I tu zupełnie nieobstawiony był Józef Rzymańczyk. 1-0 dla drużyny z Radzionkowa, więc pełne zaskoczenie. No i to, co mówił przed spotkaniem Marek Dziuba, obawiali się właśnie tych akcji z kontry. No i zupełnie pogubiła się łódzka obrona i bez żadnych...